8 rano, Supra na podnośniku jeszcze, wulkanizacja zamknięta, ale jesteśmy tutaj, żeby dopasować jakieś felgi, żeby zabrać ze sobą, bo trzeba na czymś wrócić. Przymierzyliśmy koło, ja mówiłem, że jest 5x112, to mi nie chcieli wierzyć, założyli 5x120 i nie pasuje. Więc poszukam po prostu opon, te idą na upalenie, a my tam poszliśmy poszukać jakiś opon do powrotu. W razie co, do pewności do bagażnika wolę coś włożyć, żeby naprawdę 200 km i nie martwić się wtedy jak wrócę. Schowam to do potężnego bagażnika Supry i pojedziemy. Moi drodzy, dobrze, że wyjechaliśmy przed 9. Jest 10 po, jedziemy. 166 km, przez Golub dobrze będziemy jechać. Pozwiedzamy trochę Polskę. Piękna polska jesień i my w czerwonej Suprze. Jedziemy. No to jeźdź. Ty słyszałeś to? Bardzo ładnie, no. Teraz na stację będziemy wjeżdżać, to najpierw zatankujemy, a później wam powiem o swoich spekulacjach na temat najlepszego toru w Polsce. Bo sporta ci włączę. No dawaj. Czy w Suprze trzęsie? Dziękujemy firmie Kawa. Powiem ci, że dużej różnicy nie ma. Nie? Aż tak nie. Jeżeli chodzi o picie kawy, to nie. Od dzisiaj będziemy robić test kawy po prostu, no, w odcinkach. No. I wtedy na przykład, czy ustawienie zawieszenia jest inne? W ogóle. Zero różnicy. Co za nami jedzie? Mamy dwie opony, gdyż jedziemy na Nürburgring po to, by nagrać scenkę do Kickster jedzie. Tak naprawdę Kickster jedzie już jest złożone, już jest gotowe, ale ja sobie pomyślałem, że chcę na ten Nürburgring jechać, bo w sumie nie było okazji wcześniej, zawsze gdzieś tam jakieś obowiązki, a teraz właśnie Supra jest takim świetnym przykładem, tym bardziej, że na odcinku raczej retoryka będzie taka, że ten samochód dobrze driftuje. Nie, w sensie nie najlepiej na świecie i nie lepiej na przykład niż BMW M4, więc stwierdziłem, że następny samochód, który będzie driftował na tyle dobrze, że będzie można to pokazać, to powiedziałem sobie, postanowiłem, że pojadę na Nürburgring. A z drugiej strony taki wyjazd, dość niecodzienny, stwierdziłem, że nagramy sobie vloga. I zobaczycie też trochę, jak to wygląda. Tym bardziej, że ostatnio kręciliśmy materiał, jak powstaje Kickster na wyjeździe, więc takie backstage, ten kanał właśnie Sebastian Kickster chce tak ożywić z powrotem, bo ostatnio był taki mały zastój, więc teraz po prostu tych vlogów trochę będzie więcej z takiego życia Kickstera i zobaczycie dzisiaj właśnie, jak może Nürburgring wyglądać. Znaczy, wiem, czego się spodziewać. To są tak naprawdę płyty, które są poukładane i tam jest zrobiony jakiś tam tor. I generalnie bardziej właśnie ten tor się do driftu nadaje niż do time attacku. No bo nie ma oczywiście tam pomiaru czasu i tak dalej. Druga sprawa, że te zakręty, które tam są, to nawet na miniaturce, która promuje ten tor, no widać, że to nie są jakieś tam zakręty, no to w Toruniu takie zakręty się prosto przejeżdża. To jest, nie jest w ogóle istotne, jaka tam jest nitka, bo nie o to chodzi. Ważne, że jest jakieś miejsce w Polsce kolejne, gdzie można coś robić. I mam nadzieję, że dzisiaj coś porobimy. I ja śledziłem w ogóle te posty Krzyśka, natknąłem się na coś takiego, że w każdą sobotę coś tam się dzieje. No i jakby, żeby mieć pewność, że faktycznie w tę sobotę, czyli dzisiaj, się coś dzieje, napisałem komentarz, czy można faktycznie przyjechać. I Krzysztof mi odpisał w komentarzu, że zapraszamy od 11. Na 11.41 będziemy, więc myślę, że przez 41 minut się tam event nie skończy. Nie wiem tak naprawdę, czego się tam spodziewać pod względem takiej ilościowej ludzi, bo nie wiem, czy to jest tak, że tam przyjedzie setka osób i coś tam się dzisiaj dzieje, czy po prostu będzie sam Krzysztof i nie wiem, będzie coś tam robił na tym torze. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że brama będzie otwarta i sobie tam pojeździmy. I będę w stanie właśnie nagrać scenki do Kickster jedzie, żeby też ten film był ciekawszy, bo wiadomo, że testów Supry już było sporo na polskim YouTubie i chcę, żeby ten mój test się czymś wyróżnił. Tym bardziej, że bardzo mało osób upierdalało ten samochód, a może tak. Więc jakby to też jest domena Kickster jedzie, że zazwyczaj w tych odcinkach się jeją te samochody, upala, jeździ bokiem, te opony się wymienia. Mi się wydaje, że to jest fajne. No może jest ciągle właśnie ten sam tor, Toruń i tak dalej. Właśnie dlatego, żeby przebić te wszystkie odcinki, bo są ludzie, którzy oglądali wszystkie Kickster jedzie i już ten tor w Toruniu im się trochę po prostu zbrzydł. Mimo tego, że tam leci kurwa bokiem jakiś samochód za 500 000, to mimo wszystko będzie to jakiś fajny taki oddech, że
trochę coś innego się pojawi. Boję się tylko jednej rzeczy, że te płyty, które tam są, to te skoki tych płyt są różne. I na odcinkach u Krzyśka i na zdjęciach to wygląda całkiem spoko, ale boję się właśnie tego trochę, że to będą zbyt takie duże przeciążenia na zawieszenie, takie poprzeczne. A my chcemy pojechać autem, no kurwa, seryjnym tak naprawdę. Już i tak założyłem trochę większy balon na tym, żeby ta kompensacja była trochę inna. Podejrzewam, że będzie okej. Okay. Naprawdę, że będzie okej. Okay. Wiadomo, cudów nie ma się co spodziewać, bo to nie jest kurwa jakaś nitka asfaltowana Silesii. Ale z drugiej strony myślę, że to, co chcemy dzisiaj nagrać, uda nam się zrobić. Jesteśmy, moi drodzy, w Rypinie. Idziemy na stację, nie wiemy jaką, bo nie zapłacili, więc nie mówimy, na jaką stację idziemy. Szybka kawa i jedziemy dalej. Półtorej godziny jesteśmy na Szur. Na Szulburgringu. Zawsze mówię Szurburgring, a to jest Szulburgring przecież. Jedziemy na Szul i myślę, że następne nagranie to już będzie, jak się tam będziemy dobijać, wbijać. I może Krzyśka zobaczymy, może jakieś fotka, może jakieś coś, może paru widzów swoich zobaczę tam. Zobaczymy. Nie wiem, czego się spodziewać, dlatego ten wyjazd jest tak ekscytujący. To jest wieża, jak u nas są opony o wieże, to tutaj jest wieża na Szulburgring taka. Do obserwacji. Nitki toru. Weź, bo jeszcze uwierzył. Powiem wam, że jakby się mocno postarał, to z lornetką stąd by chyba już Szulburgring zobaczył, bo mamy 29 km. Oczywiście nie ma, kurwa, nawigacji. W sensie, wiecie, trzeba mieć podłącz urządzenie USB z prawidłowym kodem aktywacji. Ja tego nie mam. Mimo tego, że to jest mój samochód, ale ja tego nie mam, po prostu nie... No nie dali mi. A to nie jest ten drugi samochód? Na Szulburgringu się przesiądziemy w drugą. O, widzę, kurwa, ty! Widzę! Jest, ludzie są, chodzą. Zobacz! Szulburgring, ty! Dojechali. Mekka polskiego driftu. Szulburgring! Krzysztof Dokurwiatorowski. To ty jesteś ten Budda? Cześć po latach, kurwa! Spotkanie! Siema. Od razu nagrywa kamerę. A jak? Od razu. Witam was. To otwarty jest dzisiaj ten? Cześć. Ja tak czułem, że ty kurwa mówisz nie, on nie przyjedzie. Nie przyjedzie, nie? No. Ja się zbierałem, kurwa, że tu przyjechać wzrok dobry, nie? A to mi nie pasowało, a to fura nieodpowiednia, nie? Ale w końcu mówię, kurwa, trzeba tu przyjechać. W końcu zaczyna przeklinać nawet, jak to przyjechał, co? Tak to dopasowuje się. A to jest, kurwa, Szulburgring czy Szurburgring? Szulburgring. A czemu Szulburgring? Bo to miało być trochę nur... Tak, no ja wiem, ale... że... Jakby wiem, że Nürburgring, okej, okay, ale czemu ten Szul? No. Bo w Szulmierzu pierwszy otworzyłem kiedyś taki placyk. A, to jest do tego nawiązanie do miejscowości. Tak. Aha, bo ja zawsze myślałem, że to jest Szur, że kurwa szurasz się furą i tak, że jest Szurburgring. Mogłoby się kazać ze Szczur. Szurburgring. Ty, kurwa, taki mały tor dla szczurów, że je wpuszczasz i to jest Szczurburgring. I one się zapierdalają po dwóch klatkach, nie? Kto pierwszy wybiegnie, ten wygrywa. Wiesz co? To ten. No to jeździ, no. No jak... Katuj. Właśnie jadę zobaczyć nawierzchnią. O... Czy jest dobrze wyrównana? Właśnie dzisiaj przyjechaliśmy i patrzyliśmy, bo tu wrak rejsy będziemy robić. No to akurat. Nawierzchnia jest w sam raz. Akurat, kurwa, na wrak rejsy. Mamy skocznię. Ale właśnie ta skocznia nie będzie na nitce? Czy będzie na nitce? Nie, bo zabijają się. Jakbyś wyskoczył, to znaczy, że... No nie. Kurwa, skok supra? Zobaczę, jak w ogóle zawieszenie reaguje tutaj na te twoje płyty. Tu taki samochód, tu taki telefon. Ja myślałem, że książkę wyjmuję, a ty książkę też jest. Jedziemy. A tu nie ma szkieł żadnych ani nic? Wiesz co, nie, szkieł nie ma. Zapnij pas bezpieczeństwa. O kurwa, no. Tak czułem. No właśnie tego się obawiałem, że te płyty, te łączenia płyt, będą właśnie takie. A wiesz, co jest sukcesem? Że teraz przejeżdżając, tak powoli, nic ci nie odpadło. No. O Jezu, o Jezu, jak to trzęsie, kurwa. A tu jakie w ogóle takie przeskoki. Ty słyszałeś to? Jak koło ci się zagina i ta felga tak szoruje po tym, to właśnie to jest to. Tu by trzeba profil 500 założyć, ty. Moi drodzy, kręcimy bączki wokół Krzysztofa Dokurwiatorowskiego.
Krzysztof Panewa właśnie nagrywa driftującą Suprę po Nürburgringu. No nie jest to najlepsza nawierzchnia, na jakiej byłem. Takie duże uskoki. Bo tu jest jeszcze ok, ale tamte płyty i tutaj właśnie pod górę. Bo mi się wydaje, że w drugą stronę będzie zajebiście, bo one są tak. Tak, okej, okay. Ale za to już dalej się może też nie zgadzać. Ogólnie jak się jeździ w drugą stronę, jest też fajniej. Moi drodzy, przewożę szefa szefów, mistrza Nürburgringu, Krzysztofa Panewę i zobaczymy, jak oceni moje poczynania. Ale jest przyczepny. Fajnie leciutko popadało, mal. Tak, a lekko? I to jest jaki bieg teraz? Drugi. Drugi, no tak, jest wszystko. I to nie wpływa, można ją lewą nogą fajnie tak trzymać. A tak jakby ABS masz wyłączony, czy nie? Nie, ABS jest włączony, ale systemy są wyłączone. Aha. Więc lewą nogą ona widzisz, nie? Mogę się tam dokleić do... No to spoko właśnie, pomimo tego, że myślałem, że będzie coś to kolidować ze sobą. Nie, wiesz? Właśnie to jest kurwa na tyle dobry samochód, że to jest pod tym względem ok. No, a w drugą stronę spróbujemy. Dużo nogi lewej nie używasz, zauważyłem, nie? Nie, tak teraz tylko do też nie ma prędkości. Wiesz, tor nie jest w ogóle szybki, ale przez to, że jest taki nierówny i jest taki, no wiesz, to nie jest stół, to można sobie trochę potrenować. No tutaj właśnie, tu jest największe przełamanie. Nie, zobacz, gonga już walił. Tu jest największe przełamanie i ona, wiesz, ona łapie przyczepność, także w drugą stronę jest łatwiej. Jak mi idzie? Sztos, naprawdę. Fajnie. No ty w tajmataki się już bawiłeś. Ja wiem. No, chociaż teraz te tajmataki będę odpuszczał, właśnie bo drift, nie? Lepiej? O, drift mnie tak jara. Po prostu jara, to jest drift, to jest to, co lubię. A w tajmataku dobrze ci szło chyba, co? Dobrze, dobrze, ale to jest, wiesz, zaczynają się już powoli pieniądze. Jak zawsze, nie? I wiesz, jak ja mam wydawać pieniądze na coś, co nie do końca mi tam, powiedzmy, sprawia przyjemność. Wiesz, bo to jest dobre dla mnie, tak? Ja się uczę, jakby doświadczenie, ale tu już to doświadczenie mnie za dużo zaczyna kosztować. Nie. Już wolę ten drift, nie? No, widzisz, ja też mam zagwozdkę, co tu robić, no, zwłaszcza, że z samochodem troszeczkę tak, wiesz, wszedłem w taki temat, że, wiesz, nieskończona ilość, wiesz, o co no, chodzi. Wiem, no, wiem, ja tam, wiesz, a zrobię miga mi się ten cywilny samochód, jakiś Typer, może jakiś taka MX-5 nawet, no zobaczymy, i żeby jeździć, no. a nie jeździć. Nawet w OP-nie, w najniższej klasie, ale kurwa startować i jeździć na tych track dayach. No, bo to powiem tobie, daje. Ty się poprawiłeś, a ja uważam, że się zgorszyłem bardzo mocno. Bo wiesz, takie jeżdżenie tutaj jest ok, tylko że to kurwa tak naprawdę stoisz w miejscu. Tak. A jak startujesz w track dayu, to masz, wiesz, te sesje, widzisz, czy się poprawiasz, czy się nie poprawiasz, a druga sprawa, że głowa, nerwy. Czy myślisz o jeździe, czy myślisz o rywalizacji, wiesz, czy wygram, czy nie wygram, opona skleje, ciśnienia, chujemuje, wiesz. Tak, dowiaduje się. Także wtedy, kurwa, to na ciebie wpływa tak, że jak później sobie na któreś tam zawody jedziesz, to mówisz, a kurwa, luz, nie? Jestem drugi, zajebiście, pojadę, a wygrałem, nie? Jest taki, kurwa, masz luz w głowie. A tego nie ma, jak nie wystartujesz. Albo dohamowanie z czwartego biegu. Na przykład. 170. Teraz byłem na track dayu w Poznaniu. Jazda na semi-sliku albo sliku pełnym, co w ogóle jest dla mnie, jak się przejechałem na dobrym sliku. No ja jeżdżę na Avonie, więc dla mnie to nie jest nic jakby. No, a dla mnie taka nowość, że hamujesz, ja za wcześnie hamuję. No, wiesz, o co chodzi. No, no. I jestem świadom swoich błędów. To jest najgorsze, że przez to, że się nie trenuje, nie tak jeździ. Kolega pytał, czy byś mu pożyczył ten samochód. Tak. No ja mogę mu wypożyczyć, bo to jest, on jest z najmu, ten samochód. Chciałby się przejechać. Znaczy, Michał nie dał rady. Powiedział, że zobaczył. Ile wynajem S46 kosztuje na dwa okrążenia? Moi drodzy, jest wymiana teraz opon i kół w sensie całych i się przejadę najszybszym autem, jakie tutaj jest dzisiaj. S46, 2.8 z zaspawem. Pozwolisz, że zakręcę sobie bączka. Najpierw zobaczę, jak to w ogóle działa. Kontrola trakcji. A, proszę. I robisz, co chcesz. Trzeba szeroko, bo tam no, widzę, tam jest taki uskok. Tu Suprą też jest kurwa ciężko. Okay.
mi się wydaje, że ciężko ma co robić. Bo jedynka pewnie ma za krótko, co? Jedynka za krótko, nawet nie próbowałem. Zobaczmy, jak to jeździ jedynką. Czy że ma co robić, nie? Sobie tu szersza opona trochę jest. Tak groźnie patrzy. Tu już ma pod górę, już ma ciężko, nie? A tu też nie chcę na tych kurwa podwojach. Z masy wszystko trzeba. Bo gazem tu się dużo nie zrobi, nie zadziała się. Ewentualnie delikatnie go tam lewą przyhamować czasami. Ja się tu boję tych przełamań, kurwa, nie wiem, jak ty tu jeździłeś. No, na wklepanym. Bo czy zamyka się kurwa? O, tutaj teraz fajnie wszedłeś. Z prędkości z samego gazu praktycznie. No, trochę zabrakło, ale... Ale było tak, do zrobienia prawie by to dobrze. Było. Do zrobienia by to było. Plan był dobry. Co? No, prawie. Zajebiście, dzięki. Swoje pojeździłem. Fajne. W czym był większy banan? W Suprze czy w tym? No kurwa, powiem ci, że tym razem w tym. No Supra niestety, ale jednak trochę over budżet. Dzięki za zaufanie. Spoko. Kurwa, się zgrzałem. Bardzo ładnie, no. Ślisko, pomogło mu to przez to, że zaczęło padać tak mocno, bo teraz to naprawdę już te 2.8, tak jak mówiłeś, nie był przyzwyczajony, że teraz musi na niższą moc zejść, trzeba się przyzwyczaić z powrotem. Tak jak popadało, to już teraz dostał znowu 300 parę koni, nie, do tej BMW. Tutaj zauważyłem, że na zbyt dużym kącie jechałem, ona za dużo wytracała prędkości, tak. I ona tam już nie miała za bardzo z czego. Tu nie ma filozofii. A jak oceniasz, panie dokurwiatorowski? Od 1 do 10? Ale tak jak pierwszy raz i... Tak, ja biorę wszystko, tak, wszystko pod bierz pod uwagę, wszystko, wszystkie nawet zmienne. Ciśnienie opona. Wszystko bierz. Nawet no? Wiatr. 2 na 10? Nie, no 9 na 10. Co ty pierdolisz? 10 by było, jakbyś tam doszedł do końca, by cię trochę wyprostowało. Bo tam za wąską, wiesz, pojechałem. Ale lux, naprawdę. Raz, że nie jego samochód, ja to bym nawet nie wsiadał. A wsiada, bo odważny, bo go stać. Jak coś, to bym, kurwa, mu zapłacił, no 600 zł, no i... Nie, żartuję, oczywiście. Dobra. Doceniamy Kamila za to, że wkład w rozwój kanału Kickster TV wprowadził. Będzie sławny? Będzie sławny jak chuj. Masz dziewczynę? No jeszcze nie. No to już się to dzisiaj zmieni. To już nie jest aktualne, co teraz powiedziałeś. Bardzo piękny kawaler Kamil czeka na wszystkie wasze wiadomości. Ma piękny wóz, jak widzicie. Jara się motorsportem, zna znane osoby, więc tylko pisać. Tutaj ma ładną bluzę i jeszcze Elbrus. Dziękuję ci jeszcze raz za użyczenie sprzętu. Na ocenę 9 na 10 zasłużył, to jest, powiem ci... Sprzęt czy ty? Bo kogo oceniałeś? Jakbyście poszli w Ślimaka, to było 10. 9 wystarczy. Z dziewiątką też mi się będzie dobrze żyło. Samochód będę sprzedawał z turbo. I jak go już doprowadzę, tak już całkowicie, czyli już będzie malowanie blacharka i kupuję coś na track day i coś do KOTS-u, ale żeby na twoim nie było miejscu szkoda. Jeszcze właśnie kup mądrze samochód, bo ja bym na twoim miejscu najpierw poczytał regulaminy różnych jakby tych, żeby kupić auto pod regulamin. Wiadomo, że różne ligi mają różne regulaminy, ale generalnie musisz kupić takie auto, które na przykład, kurwa, w drugiej klasie będzie konkurencyjne. Tak. Bo na przykład teraz powiedzmy masz Morświna 2.8 z turbo, jedziesz w najwyższej klasie, gdzie, kurwa, ludzie mają, wiesz, fury, naprawdę
porobione konkretnie. Tam się wystartujemy tylko dla fanu. No, dokładnie. A wtedy na przykład w pierwszej klasie czy w drugiej jedziesz jakimś tam autem, powiedzmy 1.4, 1.6, ale go kurwa odchudzisz, zaklatkujesz, poliwęglany postawiasz i się okaże, że za kurwa ułamek ceny tam tego morświna nawet, masz auto, które w tej klasie może kurwa rozpierdalać połowę stawki, nie? No i tak, taki jest plan i dlatego właśnie czeka, bo tu zaraz zawieszenie muszę screamer pipe'a wyciąć, przełożyć przez maskę, bo się okazało, że obsiadł samochód i ocierało screamer pipe'a koło, wiesz. Powiem ci, że ja już też się nauczyłem tego, że najpierw auto się robi zawieszeniowo, bo nawet jak ono nie ma mocy, to ono się dobrze prowadzi. I ty jesteś w stanie, wiesz, w zakręcie kurwa pojechać szybciej, chuj, że na prostej, wiesz, jak tracisz, ale kurwa samo to, że zawieszeniowo jest zajebiście, to dołożysz mocy, dołożysz hamulca i ten samochód nadal jest dobry. Że dobrze zrobiony zawias, dobrze hamulce i 200, około 200 koni, no i waga tona, i jakaś szpera i jest kot, no. Jak się dobrze jeździ. Dobrze, miło się rozmawia. Ten, co spawałem na lajdzie. To jest ten, to jest fotel ginekologiczny przecież. Świński. To jest do rodzenia nowych tych driverów? Przerobiony, no. Usiądziesz, się boisz. To tak się wsiada? Nie. Weź najpierw ty, bo ty mi coś odjebiesz. On ma jakieś zabezpieczenie, żeby się nie wyjebać? Ma blokadę. No ale ta blokada już się podnosi tutaj, kurwa. To się wydaje, bo nierówno trochę pospawałem, wiesz? Powiem ci, że tutaj mógłbym oceniać, kurwa, teraz wyjazdy. O, zła nitka, tutaj widzę niedohamowanie, opona zapiszczała. Ojej! Tron do kurwiatora, zawsze chciałem tu usiąść. Szczerze, nikt tego nie chce ukraść. Ale jak już ty na tym siedziałeś... Ale wiesz, to powiedziałeś, to... Aż ci to podpiszę zaraz. Zajebiście tu masz na tym Schulburgingu. Dobrze, że jest mało ludzi, bo wiesz, jest tak kurwa swojsko. No właśnie chcę, żeby było swojsko. Jak mało kto przyjedzie, kto nie czuje klimatu, nie? Moi drodzy, zrobiliśmy to. Supra została ochrzczona i Schulburging też został ochrzczony. Nie przyjechałem tu niczym innym, tylko właśnie Suprą. Może będziemy w ogóle testować tutaj samochody. M4, myślę, że na profilu tym 35 ona by tu nie dała rady, a Supra jednak dała. Krzysiu, już mnie lubisz? No tak, wiesz. Wojtek Gola! Ja już wiem, dlaczego on tu przyjechał! Jest, wiesz, jazda na torze w bezpiecznych warunkach kontra samowola budowlana i napierdalana sprzęgła będzie kopana. No, już nie przesadzę, już nie rób się takiego torowca. No, to jest właśnie pod to walkę. A, ty się... No tak, ta wiudza! No tam, tak, dobra. Dobrze, Krzysiu. Będziemy się napierdalać zaraz. Dobra, lecimy. Stała. Ale jak go wraca, kurwa, to jak tu jechać parę? Tak się wyjeżdża. Ten samochód to przetrwał. No ten samochód miał co robić. Miał co robić, naprawdę, autentycznie ten tor jest, no, brutalny dla zawieszenia. Ale faktycznie tutaj, ten wokół tego domku, to był okej. Okay. Gdybym tam 100 km zrobił, to pewnie by jakieś gumy albo wahacze się mogły pouszkadzać, ale z drugiej strony nie było to jakoś tam przesadnie zużywające sprzętu, może tak. Ale jak na takie nowe auto, gdzie te samochody są bardzo twarde, bardzo mocno zestrojone, to czuć było, że ten samochód ma co robić i te zawieszenie naprawdę pracuje, czuć było, że tutaj podskakuje i tak dalej. Tam jest ogólnie dość wymagająco, bo ten zakręt tam za tym budynkiem jest takie przełamanie, jest taka płyta wystająca i tam naprawdę trzeba się dohamować, złożyć i jeszcze wjechać bardzo ciasno, żeby nie najechać na tą płytę pod górkę, bo tam jest gdzieś tyle płyty. To też musicie wiedzieć jako widzowie, że tam trzeba było naprawdę bardzo ciasno przy tych oponach jechać, żeby ten tył nie zahaczył właśnie o to łączenie płyty. A druga sprawa, że no kurwa, to jest auto za 300 tysięcy, no nie ukrywajmy. Jest lekki stresik zawsze, że coś się może wydarzyć. Na szczęście się nic nie wydarzyło, nawet opony wytrzymały. No można się zmęczyć, naprawdę można się zmęczyć i ja z sercem na ramieniu trochę tam jechałem. Ale myślę, że materiał odda to, że warto jednak było jechać tutaj i wam to nagrać. Nikt nigdy, podejrzewam, tutaj Suprą już driftować nie będzie. Chyba, że drugi raz tutaj przyjedziemy. Da, machają. Znacie Kickstera? Tak. Co jest? Chcecie zdjęcie z Kicksterem? No. Dawaj, fotę robimy. Zobacz, ci się trafiło. Dobra, uciekam dalej, lecę na tory. Trzymajcie. Pozdrawiam YouTube'a. Dzieciakom dzień zrobiłem. Fajne takie akcje są. No, mega, mega. Jeszcze kurwa w tej bluzie jestem, żeby nikt nie pomylił.
dojechaliśmy, moi drodzy. Jestem trochę zmęczony, ale traska całkiem przyjemna. Jechaliśmy do Golubia Dobrzynia na najlepszego kebaba, do pana Lesiaka. Nikt mnie za to nie zapłacił, po prostu jadłem tam przez 3 lata w liceum kebaby i uważam, że są najlepsze. Jesteśmy pod firmą Kickstarter, Kickstarter TV. Dostałem kuprę w ogóle na testy. Dwie kupry już były u mnie. Była ATK, był Formentor i teraz czas na Leona. Będziecie mieli też bardzo duże porównanie, jak jeżdżą 3 kupry, chyba wszystkie. Jeszcze jakiś tam elektryk chyba jest. Mam nadzieję, że vlog wam się podobał. Mam nadzieję, że obejrzeliście Kickster jedzie z Suprą. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to link w opisie. Tak samo tutaj karta mi wyskoczyła. Napiszcie komentarz, zostawcie suba, zostawcie łapę. Wbijajcie do Krzyśka oczywiście na kanał. I tyle mam wam do powiedzenia. Supra zostaje tutaj. I cóż, trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam ja, czyli Kickster. Cześć!